Cześć! Opowiem Wam dzisiaj o przymiotnikach w języku polskim. Zaczynamy! Przymiotnik w języku polskim, podobnie jak w języku ukraińskim, czyli rosyjskim, odpowiada na pytanie jaki, jaka, jakie. Oczywiście dla trzech rodzajów. W rodzaju męskim to będzie pytanie jaki. W rodzaju żeńskim odpowiednio pytanie jaka i w rodzaju niejakim będzie pytanie jakie. Odpowiednio w każdym rodzaju jest swoja właściwa końcówka. Dla rodzaju niejakiego końcówka i. Na przykład ciekawy albo nowy. Oraz jest druga końcówka, a to końcówka i. Dla tych przymiotników, które kończą się na g i na k. Na przykład wysoki albo drogi. Tak, te g i k powoduje u nas zmiękczenie i pojawienie końcówki i. Odpowiednio dla rodzaju żeńskiego będzie końcówka a. I na przykład ten sam przymiotnik w rodzaju żeńskim to będzie ciekawa. Nowy będzie nowa. Tak samo wysoka oraz droga. Dla rodzaju niejakiego właściwa końcówką to jest końcówka e. Ten sam przymiotnik będzie brzmiał jako ciekawe. Również nowe. I ze zmiękczeniem będzie i e. Na przykład wysokie oraz drogie. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o przymiotnikach w języku polskim, to proszę przychodzić na kursy języka polskiego Eurostudy. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia.